Moja własna siostra wniosła przeciwko mnie fałszywe zarzuty po tym, jak odmówiłem dostarczenia alkoholu na jej imprezę. To miało miejsce kilka lat temu. Obecnie jestem po trzydziestce, wtedy miałem dwadzieścia dwa lata. Moja siostra ledwo skończyła osiemnastkę, była ulubienicą mamusi. Tata z kolei, mając głowę na karku, zawsze wyciągał konsekwencje. Za to każda ingerencja mamy znaczyła, że wszystko uchodziło młodej na sucho. Oto co się wydarzyło. Rodzice postanowili wyjechać na narty do Aspen i pozwolili siostrze pilnować dom pod ich nieobecność. Zakazali jej urządzania imprez, ale oczywiście zignorowała tę zasadę. Niemal natychmiast zaczęła rozsyłać zaproszenia, w których naobiecywała, że na imprezie będzie alkohol. Wtedy jeszcze nie widziałem postu, który wstawiła na Facebooku. SIS zadzwoniła i poprosiła mnie, żebym kupił alkohol na jej imprezę. Bo skończyłem 21 lat i mogłem kupić go legalnie. Chciała również, żebym zapłacił za niego z własnej kieszeni, a w zamian chciała zaprosić mnie na imprezę i zapoznać z jakąś łatwą laską. Odmówiłem, twierdząc, że nie będę łamał prawa, żeby ją uszczęśliwić. Zaczęła się na mnie wydzierać przez telefon, że niszczę jej życie, że nie może tego odkręcić, bo już wysłała zaproszenia na Facebooku. Zalogowałem się i zobaczyłem jej post. Co za kretynka? Powiedziałem, że to co zrobiła jest bardzo głupie, a ona i jej znajomi są niepełnoletni, więc to o co mnie prosi jest nielegalne. Próbowała mnie przekonać, że jedynie gdybym na nich doniósł, stałoby się to przestępstwem. Powiedziałem, że nie jestem kapusiem, ale i tak nie kupię im procentów. Zaczęła krzyczeć na mnie, więc rozłączyłem się. No cóż. W nocy imprezy ktoś zadzwonił na policję, informując o nieletnich pod wpływem alko. Moja siostra została aresztowana i w trakcie przesłuchania skłamała, że to ja kupiłem dla niej i jej znajomych flaszki. Koniec końców okazało się jednak, że włamała się do barku naszego taty i podebrała stamtąd jakieś mocne alkohole. Nazajutrz policja zapukała do moich drzwi i zostałem aresztowany. Początkowo funkcjonariusze byli niemal pewni mojej winy, nie chcieli nawet słuchać moich wytłumaczeń. Poszedłem z nimi na ugodę. Opowiedziałem całą historię i pokazałem post z face'a mojej siostry. Na szczęście znalazł się ktoś, kto mnie wysłuchał, ale wciąż musiałem spędzić noc na dołku. Rodzice zostali zawiadomieni o całym zajściu. Tuż o świcie rodzice wylądowali w naszym mieście i wykupili nas oboje za kaucją. Po tym jak siostra wcisnęła im swoje bajeczki, mama próbowała namówić tatę, żeby pozostawić mnie w więzieniu. Na szczęście, ojciec wysłuchał mojej wersji wydarzeń, zobaczył ten post na Facebooku i uwierzył w moją niewinność. Stało się to powodem kłótni. Gdy wrócili do domu, tata zorientował się, że siostra włamała się do jego barku i zawiadomił o tym policję. Jednakże, mama nadal chciała zrzucić całą winę na mnie, bo zarzuty zniszczą przyszłość jej córeczki. Moja niewinność została potwierdzona zapisem z monitoringu. Widać, że tego dnia byłem jedynie w pracy i nigdzie nie wychodziłem, a według zeznań siostry pojechałem samochodem po alkohol na jej imprezę. Sprawdzono też zapisy z kamer w sklepach monopolowych, na których oczywiście mnie nie było, oraz potwierdzono brak transakcji na moim koncie bankowym. Wideo z drzwi frontowych domu rodziców również potwierdziło moje alibi. Po udowodnieniu tych faktów siostra zmieniła swoje zeznania. Twierdząc, że przekazałem jej alkohol w swoim mieszkaniu, ale jej samochodu również nie zauważono tamtego dnia na moim podjeździe, a w moim domu było jedynie kilka słabych piw i żadnego mocnego alkoholu. Musiała w końcu przyznać, że kłamała, czym ogromnie rozczarowała rodziców. Mimo to, mama wciąż próbowała namówić mnie, żebym wziął na siebie winę w tej sprawie. Nachodziła mnie i błagała ze łzami w oczach, mówiąc, że tata mnie z tego wyciągnie i że chodzi jedynie o tymczasowe przyznanie się do winy. Gdy jej odmówiłem, wpadła w szał i rzucała rzeczami. Dopiero gdy zagroziłem jej policją, wyszła, obrzucając mnie po drodze wyzwiskami. Nigdy w życiu nie słyszałem tylu przekleństw wychodzących z jej ust. Na odchodne rzuciła jeszcze, że powinna była dokonać aborcji, gdy była ze mną w ciąży. Ojciec strasznie się wkurzył, gdy zadzwoniłem i opowiedziałem mu, co się stało. Przerodziło się to w wielką kłótnię rodziców, przy czym matka nawet niczego się nie wypierała. Twierdziła, że to było dla wyższego dobra. Ojciec tłumaczył, że zniszczenie mnie, by ratować siostrę, nie jest rozwiązaniem oraz zagroził jej rozwodem, jeśli nadal będzie tak robić. Mama popłakała się i przytaknęła, że zrobi to, o co poprosił. Tata postawił ultimatum terapia rodzinna lub rozwód. Jeszcze przed ślubem, mama podpisała intercyzę, więc musiała się zgodzić. Nie miała wyboru. Podczas sesji z psychologiem wyrzuciłem matce, że zawsze wierzyła w kłamstwa mojej siostry. Młoda próbowała wybronić się, że wcale nie ściemniała, ale miałem na to mnóstwo przykładów, które działy się dosłownie latami. Zadałem sobie trochę trudu, aby spisać wszystkie wałki, które przepchnęła w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wraz z dowodami na fałsz, jaki wmawiała rodzicom. Mama wraz z siostrunią zmuszone były do milczenia, gdy odczytywałem na głos swoją listę. Oczywiście raz za razem próbowały mi przerywać, ale tata wraz z terapeutą uciszali je. Gdy nie było już cienia wątpliwości w to, że jest zakłamaną manipulatorką, siostra nagle zamilkła i przestała odpowiadać terapeucie. Mama wreszcie zebrała się, aby mnie przeprosić. Oczywiście było to wymuszone i nieszczere. Nasza relacja nigdy tak naprawdę nie została naprawiona. Matka nadal rozpaczała, że nie udało jej się przekonać mnie do wzięcia winy na siebie, aby chronić jej córeczkę. Kiedy sprawa trafiła do sądu, moja mama błagała sędziego o łagodniejszy wyrok dla mojej siostry za zarzuty picia alkoholu przez nieletnich oraz podawania alkoholu innym nieletnim, a także próby wrobienia mnie. Dodatkowe zarzuty dotyczyły utrudniania aresztowania, gdy policja przyszła i zakończyła imprezę. Siostra była bardzo pijana, gdy to się wydarzyło. Zatrzymali ją na noc, aby wytrzeźwiała, a potem powiedziała policji, że to ja dostarczyłem alkohol. Błagania matki do spółki z zaciętym prawnikiem, którego zatrudnili moi rodzice, przekonali sędziego do zawarcia ugody, pod warunkiem, że moja siostra przyzna się do winy. Oczywiście nie chciała tego zrobić, jednak adwokat nalegał na przyjęcie ugody, aby uniknąć więzienia, ponieważ nie było innej możliwości uniknięcia wpisu o przestępstwie w jej kartotece. Prawnik mojej siostry skorzystał z faktu, że alkohol nie został kupiony tego dnia, ale był już w domu znacznie wcześniej, zanim doszło do imprezy, aby zmniejszyć zarzuty. Siostra usunęła również swój profil na Facebooku, aby pozbyć się niewygodnego postu. Sędzia chciał po prostu zakończyć sprawę, więc skończyło się na wysokiej grzywnie, którą mama płaciła głównie ze swojej kieszeni oraz kilkuletnim okresem próby. Moja siostra została również zobowiązana do podjęcia terapii na polecenie taty. Nigdy naprawdę nie okazała żadnych uczuć skruchy za to, co zrobiła i zawsze miała żal do mnie, bez względu na to, jak bardzo była w błędzie. Ostatecznie zdiagnozowano u niej narcystyczne zaburzenie osobowości. Po zakończeniu próby i czterech latach studiów postanowiła, że wyjedzie do Kalifornii i już nigdy nie wróci, gdy znajdzie dobrą pracę. Obecnie pracuje w biurze w Los Angeles i nie utrzymujemy kontaktu od lat. Tata załatwił jej tę pracę, ale ona nie okazała za nią żadnej wdzięczności. Nawet mama przestała liczyć na to, że kiedykolwiek wróci do domu na święta i będziemy znowu rodziną. To ją zniszczyło na kilka lat. Ale teraz jest już tylko zgorzkniała. Już nie wini mnie tak bardzo, ale traktujemy siebie wzajemnie z obojętnością. To, że moja siostra zerwała kontakt, nie czyni mnie nowym ulubieńcem. Oznacza to jedynie to, że mama straciła swoje dziecko i nie odzyska go. Nie może odejść od taty, bo jest zbyt uzależniona od niego, pomimo że pracuje. Panicznie boi się zostać sama. Stała się jedynie cieniem swej dawnej osoby. Relacje między mną a tatą wciąż są wspaniałe. On praktycznie wydziedziczył moją siostrę za to, co zrobiła, i przestał się przejmować tym, czy kiedykolwiek jeszcze z nią porozmawia. Rodzice nie śpią już w tym samym pokoju. Mama przeprowadziła się do pokoju gościnnego pięć lat temu i tam mieszka. Ich małżeństwo istnieje teraz głównie na papierze. Info. W stanie, w którym mieszkam, dostarczanie alkoholu nieletnim jest traktowane jako przestępstwo lub wykroczenie, a moja siostra dostarczyła skradziony alkohol co najmniej kilkunastu osobom, które były poniżej 21 roku życia. Następnie sprzeciwiła się aresztowaniu i próbowała mnie wrobić, kłamiąc policji. Miała ogromnego farta, że uszło jej to na sucho dzięki prawnikowi Magikowi, którego zatrudnili rodzice. Nigdy nie okazała im za to wdzięczności. Sędzia nałożył na nią grzywnę za każdą osobę, której dostarczyła alkohol. Wyszła z tego spora suma. Doliczając koszty obrońcy, no cóż, rodzice nieźle popłynęli finansowo.